Radosław Jasiński z Lubina z 12 bramkami lideruje w klasyfikacji snajperów. O jednego gola mniej na koncie ma Mariusz Śrutła z Ruchu. Mimo tego, że spotykam się tutaj bezpośrednio z moim kontrkandydatem do tej korony, ja myślę, że jest jeszcze tyle kolejek ligowych do końca, że może nas równie skutecznie pogodzić jeszcze ktoś trzeci. Mam 12 bramek, Mariusz Śrutła jest zaraz za mną. No czy akurat dzisiaj się to rozstrzygnie, to nie spodziewam, jest jeszcze dużo spotkań. No ja będę dołożył wszelkich starań, żebym strzelił bramkę, no jak mi się uda, to będę bardzo zadowolony. Jesienią w Lubinie Ruch pokonał Zagłębie 4-0, a 3 gole zdobył Mariusz Śrutła. No na pewno, po takim występie myślę, że cała drużyna by była zadowolona, a ja szczególnie, gdyby nam się udało powtórzyć, aczkolwiek no nie przewiduję takiego scenariusza, choć wszystko jest możliwe. Według mnie mimo wszystko będzie to bardzo ciężki mecz, a wynik zobaczymy za 90 minut. Interesująco zapowiadała się także rywalizacja bramkarzy. Piotr Lech z Zagłębia jesienią grał jeszcze w barwach niebieskich. Natomiast Mirosław Drescher trafił do Ruchu, gdyż w Lubinie ówczesny trener Zagłębia Adam Topolski nie widział dla niego miejsca. Jest to kolejny mecz dla nas, który po prostu musimy powalczyć, wygrać i to nie ma znaczenia, że to jest Zagłębie Lubin. No, tak samo się traktuje inne zespoły jak Widzew lub jakieś słabsze Raków albo inne drużyny z ligi. Nie chcę sobie wam więc powetować tamtych stresów? No tam nie były żadne stresy, po prostu było jak było, pewien etap się skończył, w Ruchu jest nowy etap i ja całe swoje umiejętności, swoje serce daję Ruchowi. Mówiło się nieoficjalnie, że nie zagra pan dziś w tym spotkaniu, że taka dżentelmeńska umowa między działaczami została zawarta. Też o tym słyszałem, ale mówię, moim pracodawcą jest teraz Zagłębie Lubin i muszę występować tam, gdzie dostaję pieniądze za to, nie? W pierwszej połowie na boisku dominował Ruch, ale Włodarczyk, Pieciński, Bizacki, Śrutwa nie mogli jakoś pokonać byłego klubowego kolegi. Bramkarz gości pomógł niebieskim w 38 minucie. Kiedy Mamia Dzikija stracił piłkę w polu karnym, wydawało się, że Lech wygra potyczkę z Bizackim. Ten ostatni okazał się jednak sprytniejszy, piłka wróciła do Dzikiji, który umieścił ją w pustej bramce. Niebiescy utrzymali prowadzenie tylko przez niespełna minutę. Po rzucie wolnym wykonanym przez Górskiego, Edward Cecot pokonał Mirosława Drescher. W drugiej połowie obrona Ruchu coraz częściej popełniała błędy, ale goście nie potrafili ich wykorzystać. Niewykorzystane sytuacje mszczą się. W 70 minucie po dośrodkowaniu Śrutwy, mimo asysty obrońcy, Piotr Włodarczyk zapewnił niebieskim, jak się okazało, zwycięskiego gola. Był to trudny mecz. Zagłębie jest bardzo dobrą drużyną, bardzo dobrze się spisuje w tej rundzie na wyjazdach. No nam udało się zdobyć 3 punkty i aby tak dalej. Nadal wiosną jesteście niepokonani. Wypadałoby podtrzymać tę pasę, aczkolwiek trudne spotkania przed wami derbowe z GKS-em i Górnikiem. No czeka nas ciężki tydzień, jeszcze mecz z GKS-em i z Górnikiem, ale będziemy się starać, żeby no, jak najwięcej tych punktów zdobywać, żeby dało nam to szansę, żeby grać w europejskich pucharach.